operacyjne, szczególnie specjalności zabiegowych. W związku z tym udział w misji w Afganistanie dał pewne doświadczenia, które zostały przeniesione na grunt cywilnej medycyny ratunkowej. Przykładem może być na przykład kwestia stosowania na etapie przedszpitalnym opasek uciskowych. One rzeczywiście w pewnych sytuacjach, rzeczywiście już dramatycznych, tam kiedy dochodzi do masywnej amputacji urazowej, do masywnego krwotoku, którego następstwem jest na przykład wstrząs, mogą uratować życie. Kolejny przykład, stosowanie preparatów krwi czy preparatów krwiopochodnych, protokoły masywnej infuzji, wykorzystywanie takiego sposobu działania opartego na zastosowaniu minimalnego, adekwatnego do danej sytuacji algorytmu postępowania, wdrożenia procedur typu damage control. To są wszystko doświadczenia medycyny pola walki, które doskonale sprawdzają się w sytuacjach krytycznych w cywilnej medycynie ratunkowej, szczególnie w ramach postępowania w szpitalnym oddziale ratunkowym, na wstępnym etapie zabezpieczania pacjenta rannego w zdarzeniu w warunkach cywilnych. Wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, teraz niestety akty terroru, które się pojawiają, to niestety będą te sytuacje, w których doświadczenia medycyny pola walki będą się sprawdzały i będą mogły być z powodzeniem wykorzystane. No i na tego typu sytuacje będą przygotowani ratownicy medyczni, które tutaj szkolicie. Jakbyśmy powiedzieli, panie doktorze, ile osób udało się do tej pory przeszkolić? Czy to jest na razie jakaś specjalna, wyselekcjonowana grupa? Może to są na przykład żołnierze, którzy mają specjalność, na przykład ratownik medyczny z jakichś jednostek specjalnych? My w chwili obecnej realizujemy projekt AWGA. Jest to projekt, w którym przygotowujemy zarówno personel medyczny podmiotów nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizowania zadań w ramach szpitala polowego drugiego poziomu. Czyli krótko mówiąc, takiego wojskowego szpitalnego oddziału ratunkowego, w którym zabezpieczani są poszkodowani, ranni w warunkach cywilnych, w przypadku wypadków komunikacyjnych, w warunkach wojennych oczywiście poszkodowani na polu walki. W pierwszym etapie zaopatrywane są najcięższe obrażenia. Tam pracują chirurdzy, specjaliści zabiegowi. Tam są wykonywane zabiegi w ograniczonym zakresie po to, aby zabezpieczyć rannego w takim zakresie, aby możliwa była ewakuacja na wyższe poziomy zabezpieczenia medycznego. Ale również w ramach projektu Afgan szkolimy żołnierzy, zwykłych żołnierzy, takich, którzy będą musieli udzielać pomocy bądź sobie, bądź koledze, który będzie ranny na polu walki, a więc są to szkolenia typu tactical first responder, czyli pierwsza pomoc na polu walki, w której zabezpieczane są takie patologie, takie obrażenia, które zabezpieczone pozwalają przeżyć poszkodowanemu, a więc odwarczenie od wyprężnej, zabezpieczenie krwotoku, założenie właśnie opaski uciskowej. To są te elementy, które muszą być wykonane czy przeprowadzone właśnie na polu walki. Stąd te nasze szkolenia. Zapytała Pani o ilość osób przeszkolonych. W chwili obecnej my przeszkoliliśmy około 1000 osób. Część szkoleń przeprowadzamy stacjonarnie w ramach naszej pracowni symulacji medycznej. To oczywiście są szkolenia bardziej zaawansowane, dedykowane, mniejszej, wysublimowane wybranej grupie medyków. Natomiast zdecydowana większość tych osób przeszkolonych to są właśnie żołnierze, do których my jeździmy. Program jest realizowany w jednostkach wojskowych. Zakrutowaliśmy wiele osób, oczywiście jest duże zainteresowanie, dlatego że te kwestie, które pokazujemy, one są podyktowane wytycznymi TC3, wytycznymi, które są standardem w armiach sojuszniczych. My oczywiście, biorąc pod uwagę doświadczenia, które wyszły z jednej strony z projektu, czyli wnioski z badań, które zostały przeprowadzone w ramach projektu AGON, ale z drugiej strony z doświadczeń, które mamy w codziennej pracy, które zostały przewiezione właśnie z misji afgańskiej. One są implementowane do medycyny i również w ten sposób chcemy szkolić i szkolimy żołnierzy, którzy mogą realizować zadania właśnie na polu walki. Jakie są plany na następne tygodnie, miesiące? Jeździmy po różnych ośrodkach. Została przeprowadzona rekrutacja. Zainteresowanie było bardzo duże tym programem. Ono oczywiście przerosło nasze możliwości. To, co było dla nas trudne, to poradzenie sobie z faktem tego, że w jednym tygodniu musimy szkolić na przykład żołnierzy, którzy stacjonują w Przemyślu, w drugim tygodniu tych, którzy stacjonują w Drawsku. Oczywiście żołnierze wykonują codzienne swoje obowiązki. Okres letni to też jest okres szkolenia poligonowego, więc ułożyć to w jakiś spójny harmonogram było dosyć trudne. Niemniej jednak to też jest dla nas duża satysfakcja, bo my widzimy też sens naszej pracy. Symulacja medyczna to jest rzeczywiście doskonałe narzędzie, które wypełnia lukę pomiędzy takim etapem nauczania teoretycznego a praktyką kliniczną. Ono pozwala w bezpiecznych warunkach przeprowadzić pewne procedury, nauczyć żołnierzy, medyków, ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarki, wykonywania tych procedur, które będą wykonywali w codziennych warunkach, więc oczywiście tutaj nie ma zagrożenia ani dla pacjenta, ani dla osób szkolących się.
mówię o symulacji medycznej, więc te procedury mogą być wykonywane wielokrotnie do uzyskania perfekcji w ich wykonaniu. Czy dla tych 1000 osób, które się zgłosiły do programu, to jest tak, że to jest tylko jednorazowe szkolenie, czy ileś razy chcecie pojechać do tych żołnierzy? My byśmy chcieli tam być przez cały czas, natomiast w ramach projektu przewidziano jednorazowe szkolenie, które oczywiście może być kontynuowane w ramach naszego centrum w przyszłości, ale już poza projektem. Szymon Orkicki, instruktor symulacji medycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Panie Szymonie, jesteśmy w miejscu, gdzie są takie symulatory, fantomy, trenażery, różnie to się nazywa, które pozwalają tak naprawdę nauczyć medyka tak naprawdę najtrudniejszych przypadków, z którymi będzie w przyszłości musiał pracować. Tak, zgadza się. Symulatory medyczne są zaawansowane urządzenia, dzięki którym my możemy szkolić ludzi w myśli domeny ćwicz, tak jak leczysz. Ponieważ jeżeli ktoś w warunkach symulacji nie umie wykonać jakiejś pracy, to tak samo nie będzie jej umiał wykonać w realnym świecie. A symulacja ma to do siebie, że potrafi wywołać podobne emocje jak normalny pacjent w normalnej sali, na przykład w centrum urazowym. Tutaj ten fantom, który leży przy nas, wygląda jak prawdziwy człowiek. Co on może w trakcie pracy pokazać medykowi, ratownikowi? Oprócz tego, że już od samego początku, jak przyjeżdża taki symulator, czyli w myśl pacjent, już pierwszy problem to jest przełożenie pacjenta. On waży tyle, co normalny człowiek, tyle, co normalny pacjent. Więc już na tym etapie, na takich podstawowych rzeczach, już medyk jest uczony, że to nie jest takie proste praca z pacjentem, jakby się mogło wydawać. Więc takich prostych rzeczy to taki najbardziej zaawansowany. Ten symulator potrafi się pocić, potrafi wymiotować, potrafi oddać mocz, potrafi krwawić. Więc wszystkie te procedury przebiegają dość dynamicznie i wymagają od osoby, która kształci się na symulatorze, reagowania tak szybko, jak będzie zmuszony reagować przy normalnym pacjencie. Jaka jest przewaga między symulacją a zdobywaniem doświadczenia w realu? Po pierwsze, w symulacji mamy możliwość popełnienia błędu, nie szkodząc nikomu. Popełniamy błąd, na sesji debriefingowej omawiamy, dlaczego tak się zadziało i co zrobić, żeby w przyszłości takich błędów uniknąć. I odbywa się to bez szkody tak naprawdę dla pacjenta. Pozwala to również lepiej przygotować sobie miejsce pracy, bo jak wiemy, większość błędnych decyzji podejmowanych w pracy w przypadku urazowej, to nie jest brak stricte wiedzy książkowej. To jest brak umiejętności komunikacji, brak umiejętności przygotowania stanowiska pracy, więc te wszystkie elementy również w warunkach symulacji medycznej można przećwiczyć. Czy to jest pacjent, który wybacza błędy? To zależy od instruktora. Jeżeli instruktor sobie tego życzy, to owszem, wybaczy błąd, ale tak jak życie nie wybacza błędów, tak i w trakcie symulacji to instruktor stara się, ażeby ten symulator odwzorowywał to, jak pracuje pacjent. Bo tak jak mówiłem wcześniej, możemy popełnić błąd, nie niesiąc ze sobą żadnych konsekwencji w postaci utraty życia lub zdrowia żywego człowieka. Tutaj błędy jeszcze możemy popełniać, ponieważ uczymy się. To jest pewien etap edukacji, jeden z ostatnich etapów edukacji i podczas tego etapu również można popełniać błędy. To jest dopuszczalne, więc tak naprawdę wybaczamy błędy, tylko później musimy wyciągać z nich wnioski. To jest debriefing, omawianie, to jest nieodłączny element symulacji medycznej. No dobrze, a jak już omawiacie te błędy, to potem jeszcze raz dana osoba, która się szkoli, musi to pokazać panu, na przykład instruktorowi? Staramy się tak przygotować symulację, żeby w przeciągu jednego, dwóch, trzech dni kursu uczestnik był wrzucony coraz bardziej na głęboką wodę, czyli ta gradacja edukacji musi przebiegać, czyli elementy, których uczestnik nauczył się we wcześniejszych symulacjach, są wykorzystywane w późniejszych. Na samym początku tak naprawdę symulacje to są proste symulacje. Ktoś musi poznać symulator, musi poznać podstawowe umiejętności i wdrożyć wiedzę, którą poznał we wcześniejszych etapach edukacji, a dopiero później wrzucać coraz cięższe przypadki, coraz więcej nakładających się na siebie problemów, patologii pacjenta, ponieważ gdybyśmy od razu uczestnika wrzucili na głęboką wodę, to wiemy, jaki byłby efekt. By się zniechęcił, byśmy w trakcie debriefingu mieli za dużo do omówienia i ten efekt edukacyjny byłby tak naprawdę zaburzony już na etapie pierwszej symulacji. Ja tego nie chcę.
sprawą tego centrum symulacji prowadzicie też szkolenia dla żołnierzy, zarówno tych, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z tego typu, nazwijmy to tak kolokwialnie, zabawkami, ale też takich, którzy są, nie wiem, to są medycy, czy ratownicy, czy pielęgniarki SOR-ów, czyli przyszpitalnych oddziałów ratunkowych. Jak są ułożone te szkolenia? Czy to jest tak, że możecie robić to samo tutaj, jak ktoś przyjeżdża do was do centrum i tak samo możecie uczyć i szkolić, na przykład jak idziecie do jednostek, a wiem, że jeździcie? Simulatory, którym dysponujemy, cały system debriefingowy kamer jest przystosowany do tego, żebyśmy go spakowali w walizki przeznaczone specjalnie do transportu symulatorów i pojechali na przykład na Drawsko-Pomorskie, na poligon do Przemyśla, do jednostek bezpośrednio i tam odtwarzali niejako warunki symulowane, bo owszem, u nas na sali możemy puścić z głośników muzykę, możemy puścić odgłosy tożsame dla pola walki, możemy zrobić na przykład zaciemnienie w postaci całkowitego wyłączenia światła, możemy dużo rzeczy wprowadzić, ale nigdy nie wprowadzimy zapachu błota, pola, lasu, tych wszystkich elementów wiatru, brudu, który możemy uzyskać na poligonie. Więc możliwość zabrania wszystkich elementów symulacji w realne miejsce, w którym będzie potem pracować ta osoba, też podnosi wiarygodność symulacji. Co z tego, że on w ciepłym, ten uczestnik w ciepłym pomieszczeniu nauczy się wykonywać procedurę, jak pójdzie na mróz minus 20 i już te ręce nie pracują tak dobrze, jak pracowały w ciepłym centrum symulacji. Więc owszem, tak, trochę się różni program, bo co innego robimy na zewnątrz właśnie z niemedykami, bo trochę inaczej inne rzeczy oni wykonują, inne mają kompetencje, a inaczej szkolimy personel medyczny, który ma już jakieś doświadczenie, coś już robi, na przykład przygotowuje mi ich nie tyle do pracy w polu walki, podczas wymiany ogniowej i tak dalej, tylko już na przykład do pracy w szpitalu polowym, przy pacjencie, już w warunkach zupełnie innych. No dobrze, ale jeżeli szkolicie tych takich żołnierzy, którzy nie są ratownikami, nie mają takiego przeszkolenia, to od czego się zaczyna? Czego się ich uczy, żeby mieli te podstawy ratownictwa medycznego? To nie jest tak, że my wyważamy otwarte drzwi, czy sprzedajemy jakąś wiedzę tajemną. Amerykanie i wojska NATO już od wielu, wielu lat przygotowują wytyczne co do tego, jak ma być udzielana pomoc walki przez żołnierzy. 87% żołnierzy umiera na polu walki przed przybyciem do szpitala, czyli tak naprawdę 87% żyć, które niestety nie udało się uratować, leży w rękach osób niemedycznych. Czyli żołnierzy bezpośrednio na polu walki, którzy są, to nie zawsze jest tak, że kolega może nam pomóc, tudzież mamy to szczęście, że dostaliśmy obrażeń, a obok nas akurat znajduje się medyk, który będzie nam w stanie pomóc. Więc szkolenie żołnierzy, tych szeregowych, nie medyków, też się odbywa według stricte wytycznych co do tego, co do tych elementów, które zabijają żołnierze na polu walki, czyli głównie masywne krwotoki, odma opłucnowa, czyli urazy klatki piersiowej, a później niedrożnych oddechowych. To też jest poparte badaniami, analizami tego, dlaczego żołnierze umierają na polu walki i tak też są układane algorytmy postępowania i szkolenia, ażeby minimalizować tą ilość zgonów na polu walki do uniknięcia. No to czego trzeba nauczyć takiego żołnierza? Co on musi umieć, taka ta podstawa, jaka jest? Przede wszystkim operować dokładnie tym, co znajduje się w indywidualnym pakiecie medycznym, z którym każdy żołnierz rusza w pole. Przede wszystkim opaska uciskowa, czyli umiejętność tamowania masywnych krwotoków. Uczymy zarówno tamowania krwotoków przez żołnierza samemu sobie, czyli sam sobie musi założyć opaskę uciskową, jak i koledze. To jest pierwsza część. W protokole to zawsze są masywne krwotoki. Potem drożność ruch oddechowych, umiejętność zakładania rurki nosowo-gardłowej i robi się to na żywo, niejako sami uczestnicy sobie zakładają rurki nosowo-gardłowe. Potem umiejętność oceny klatki piersiowej, tego patologii oddechu i tak dalej, to wszystko ma znaczenie. Prewencja hipotermii, żeby się nie wychładzał człowiek na polu walki. To wszystko są te elementy, które zabijają człowieka i człowiek niemedyczny, znajdujący się na polu walki, powinien umieć sobie z tym wszystkim poradzić. I rzeczywiście po szeregu szkoleń, które wykonujemy, już widzimy,
że żołnierze po jednym dniu już są bardziej opatrzeni z tym, co mają przy sobie, wiedzą, do czego służy ten sprzęt, wiedzą, jak tego użyć. Teraz pozostaje tylko ustawiczne ćwiczenie, bo jak wiemy, 75% wiedzy po 3 miesiącach tak naprawdę ulatuje. Pojedyncze nasze szkolenie, które my przeprowadzimy, to jest tylko pewna część na całej drodze do wyszkolenia żołnierza w sposób medyczny. No właśnie chciałam o to zapytać, czy wystarczy, że raz się pojawicie w jednostce, czy to będą cykliczne takie szkolenia? Nam zależy na tym, żeby tak rzeczywiście było. W większości jednostek są ratownicy medyczni na co dzień i dla nas ideałem by było, żeby to właśnie ci ratownicy medyczni też niejako przejęli rolę instruktorów i na co dzień mogli służyć pomocą żołnierzom i mogli prowadzić tego typu szkolenia na bieżąco, bo my nie mamy możliwości pojechać do wszystkich jednostek w Polsce i możemy tam pojechać, pokazać, jak to się robi, pokazać możliwości, jakie niesie ze sobą symulacja medyczna, bo to jest rzecz nowa, ale tak naprawdę ustawiczne szkolenie to jest coś, co powinno być zawarte w większym, szerszym programie szkolenia medycznego w wojsku. Mówi Pan o tym, że są takie badania, które wskazują na to, że część żołnierzy w ogóle nawet nie wie tak naprawdę do czego i jak, w jaki sposób użyć te swoje indywidualne wyposażenie medyczne, które jest im wręczane, prawda, jak idą gdzieś w pole na jakieś zadania. Jakie były reakcje w ogóle, jak się pojawialiście w jednostkach? Czy żołnierze są chętni się zgłaszają, czy właśnie mówią, że, no, że wreszcie, nie wiem, na przykład wiemy, do czego to i tamto służy i jak się tym w ogóle posługiwa? Na początku zawsze jest tak, że przyjeżdżamy, to jest taka faza, my was nie znamy, zobaczymy, co pokażecie, bo może się okazać, że będą nudy do 15, byle wyjść, obiad i reszta dnia wolna. Tak, każdy z nas na pewno w życiu uczestniczył w takim szkoleniu, gdzie przyszedł i już po pół godziny zaczął patrzeć na zegarek, czy chce wyjść. I fajnie się widzi po uczestnikach to, że po 10 minutach, 15, oni zaczynają bardziej słuchać, zaczynają zadawać pytania, zaczynają ćwiczyć, a na koniec, jak robimy podsumowanie, zbieramy grupę 30 żołnierzy, których szkoliliśmy, zawsze zadajemy pytanie. Słuchajcie, przyszliście z pewnymi oczekiwaniami na to szkolenie. Czy my te oczekiwania spełniliśmy, czy może coś moglibyśmy zrobić lepiej? Prawie zawsze dostajemy feedback taki, że to było najlepsze szkolenie medyczne, w jakim oni uczestniczyli. I pytają o więcej. Więc my wtedy tylko zerkamy w kierunku ich dowódców i ładnie się uśmiechamy. Jakby pan mnie miał czegoś nauczyć na tym sztucznym pacjencie, nie mam jakieś imię w ogóle? Nie, staramy się nie nadawać imion naszym symulatorom, żeby zapamiętać, że to jest jednak symulator. On nabywa imię wraz z początkiem symulacji, bo każdy pacjent, który przyjeżdża w danym scenariuszu, on również ma imię, on ma wiek, on ma masę, kolor skóry, ponieważ to też staramy się odwzorować, że to nie przyjeżdża do tych uczestników maszyna, tylko pacjent. Teraz pacjent kaszle. Tak. No, co to znaczy? No byśmy musieli podejść i spytać tego naszego pacjenta, co tam mu dolega. Dzień dobry, co się dzieje? Halo, słyszy mnie pan? Nic nie mówi. No to będziemy musieli zacząć działać wtedy. To co wtedy trzeba zrobić? Jeżeli mamy osobę nieprzytomną, przede wszystkim musimy ocenić, czy taka osoba oddycha, czy też nie. Tutaj słyszymy, że kaszle, więc mogą być jakieś trudności z oddychaniem. Możemy udrożnić drogi oddechowe, tak żeby ułatwić oddychanie, czyli odchylić głowę do tyłu, kładąc jedną rękę na czole, dwa palce na żuchwie. Czy lepiej się panu oddycha? O, czyli do nas zaczyna mówić pacjent, ale jest mu duszne. Proszę pana, podłączę panu tlen, dobrze? Możemy podłączyć tlen, takiej osobie możemy posadzić taką osobę, żeby się lepiej takiej osobie oddychało. Symulator jest w stanie z nami rozmawiać, jest w stanie generować bardzo, bardzo dużo objawów, łącznie z tym, że jeżeli wezmę stetoskop i chcę osłuchać, co tam się w płucach dzieje, to również 21 patologii jest w stanie ten symulator wygenerować i może wygenerować inne zmiany dla każdego płata płuca i inne z przodu i inne od strony pleców, więc od strony diagnostycznej symulator jest narzędziem, które pozwala nam zsymulować prawie wszystkie patologie, jakie przewiduje medycyna. To jest, można powiedzieć, taki przeskok technologiczny, no bo zawsze się kojarzą różnego rodzaju fantomy czy symulatory z takimi dosyć ograniczonymi możliwościami. No, to jest kawał po prostu plastiku albo silikonu, do połowy na ogół to coś jest i tyle. Tak, zdecydowanie symulacja jest wyższym poziomem szkolenia, gdyż dotąd
nie było możliwości, żeby wysymulować tak dużo przy pomocy jednego fantoma, jednego symulatora. Dotychczas były symulacje na zasadzie wyobraź sobie, że. I u nas kursanci nadal mają w głowach, że są na szkolenie wyobraź sobie, że. I są zdziwieni w momencie, kiedy wjeżdża przez drzwi do nich pacjent i on nie ma nogi i z tej nogi leci krew. I on musi założyć opaskę uciskową, musi założyć opatrunek. Jeżeli założy ten opatrunek na przykład za słabo, to on zacznie przesiąkać, czyli ta osoba nadal będzie krwawić. Tak jak w rzeczywistości. Pacjent ma pewne ciśnienie, założenie opatrunku poprawnie zatamuje krwawienie. Tak samo na symulatorze założenie poprawnie, opatrunku zatamuje krwawienie. Człowiek uczy się od samego początku i na początku są wielkie oczy, ale potem z kolejnymi symulacjami widać u nich takie, chcę więcej. Pokażcie mi, co jeszcze ten symulator jest w stanie zrobić, zaskoczcie mnie czymś. Najczęściej jest tak, że rzeczywiście my dokładamy i staramy się zaskakiwać osoby i dostajemy potem odpowiedź zwrotną. Rzeczywiście są to szkolenia, w których realizm był na tyle wysoki, że na przykład jak dostają polecenia, chcą konsultacji ortopedy. Mają telefon, dzwonią. Ja będę w sterowni jako instruktor, odbieram i odgrywam ortopedę. Na debriefingu chłopak do mnie mówi, słuchaj, ja przez chwilę myślałem, że się rozłączę, bo pomyślałem, że rzeczywiście dodzwoniłem się na ortopedę, że jest jakiś błąd na łączach i że ja rzeczywiście dodzwoniłem się na ortopedę. To jest ten poziom emocji w uczestnikach wywołany przez symulację medyczną. I to dobrze, ponieważ my to w sposób kontrolowany możemy na tych emocjach grać u uczestników. Jeżeli ja widzę, że oni sobie nie radzą, to ja wtedy albo przerywam symulację i przechodzę do briefingu, albo tak steruję symulatorem, żeby też z tymi emocjami te osoby umiały sobie radzić. Jak było uroczyste otwarcie tego waszego centrum, to minister obrony powiedział, że uważa, że szkolenia w takim miejscu powinny być obowiązkowe dla każdego żołnierza. My się z tym jak najbardziej zgadzamy, z tym, że dopiero jeśli ktoś przyjdzie, dotknie, zobaczy, czym jest symulacja medyczna, dopiero jest skłonny do takiej refleksji, bo jak ktoś nie widzi tego, na co stać symulator, co on potrafi, co on może, a usłyszy, że kosztuje 500 000, no to się złapie za głowę. Nie oszukujmy się, każdy, komu mówię, ile kosztuje symulator medyczny, łapie się za głowę, ale jak otworzy się symulator, zdejmie się jego sztuczną skórę, zajrzy się do środka i zobaczy się, jak skomplikowane jest to urządzenie, że to nie jest tylko lalka leżąca, to jest zespół 3 komputerów, zespół 3 kamer, to wszystko musi się połączyć w jedno, pracować na bezprzewodowej sieci i gdzieś leżeć ten symulator musi, no to nagle się okazuje, że te koszta nie są takie duże. Powiem więcej, te koszta relatywnie potem się zwracają w realnym życiu, ponieważ może nie w formie pieniędzy, ale w formie uratowanych ludzi, poprawy jakości życia osób, które potem wychodzą ze szpitala, są zdrowsze, silniejsze i mogą służyć społeczeństwu lepiej niż osoby, które na przykład mają pewne obrażenia, ich jakość życia jest dużo niższa. I osoba medyczna może w warunkach symulowanych przećwiczyć to wszystko, żeby potem idąc do pacjenta czuć się pewniej i po prostu lepiej wykonywać wszystkie procedury medyczne. Powtórka programu. Na zdrowie. Elwira Kaganowicz, witam w programie Na zdrowie. Zwierzęta domowe wnoszą do naszego życia wiele radości i miłości, ale mogą też być źródłem chorób. Okazuje się, że chorobami przenoszonymi przez zwierzęta można zarazić się nie tylko podczas sprzątania kociej kuwety, ale również podczas zabawy w piaskownicy czy w trakcie spaceru po osiedlowym skwerku. Co robić, aby ustrzec się przed chorobami odzwierzęcymi, powiedzą dziś nasi eksperci, a są nimi pani dr Jolanta Popielska, pediatra, specjalistka chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie oraz pan dr Maciej Klockiewicz, weterynarz z Zakładu Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Drodzy Państwo, zacznijmy może od podstawowego pytania, które brzmi, czym właściwie są choroby odzwierzęce? No to są te wszystkie choroby tak wspólnym pojęciem określane, gdzie źródłem patogenów może być zwierzę. Zwierzę domowe, zwierzę nieudomowione, popularnie zwane dzikim. Czyli wszystko to, co potencjalnie może się przenieść na człowieka, mogą to być patogeny znane jako wirusy, bakterie, mogą to być również pasożyty.
różne rodzaje pasożytów. Więc wszystko to, co może przebywać, rozwijać się i pasożytować u zwierząt, wywoływać u nich choroby i jednocześnie może przenosić się na człowieka, nazywamy chorobą po prostu od zwierzęcą. Pan jako weterynarz zajmuje się właściwie zapobieganiem zakażeniom chorobami od zwierzęcymi. Proszę powiedzieć, na czym dokładnie polega pana rola? No właśnie, to jest podstawowa rola lekarzy weterynarii. Zapobieganie chorobom, występowaniu chorób u ludzi. To jest troszeczkę zaskakujące, ale właśnie przez to, że sprawdzamy zwierzęta, leczymy w sytuacji, kiedy są jakieś choroby u nich, to chronimy ludzi przed zarażeniami czy zakażeniami, prawda? Wspomnianymi chorobami odzwierzęcymi. Więc tak, przede wszystkim to polega na tym, że każde zwierzę, jeśli trzymamy takie zwierzę, po to idziemy do lekarza weterynarii, utrzymując je, żeby uzyskać odpowiedź na proste pytanie, czy to zwierzę jest zdrowe. Proszę mieć na uwadze jedną rzecz. To jest często zwierzęta, które kupujemy, pozyskujemy z różnych źródeł, czy znajdujemy nawet na ulicy. Wzruszymy się, zabieramy do domu. Mogą nie wykazywać żadnych objawów uchwytnych dla kogoś, kto się na tym nie zna, prawda? To nie jest takie proste, nawet lekarz dlatego musi zbadać. Czasami trzeba wykonać badania dodatkowe i bardzo dużo ludzi zachowuje się racjonalnie. Ja to szczególnie lubię kontakt z takimi osobami, to jest miłe, że rozumieją, że trzeba przyjść do lekarza weterynarii i dowiedzieć się, czy to zwierzę jest bezpieczne. Przede wszystkim pytają o to, i tu myślę, że pani doktor się zgodzi, te osoby, które mają dzieci. Jednak to, że tam, gdzie jest dom, to jest pierwsze wskazanie do tego, jeżeli są dzieci, są ludzie bardziej uwrażliwieni. Ale bym dodał, jednak trzeba myśleć również o innych osobach, osoby starsze, często osoby chore, zawsze podkreślam te, które przebywają jakieś leczenie w związku z jakimiś chorobami. Obojętnie, obniżona odporność. To są zawsze takie czynniki zwiększonego ryzyka. A więc wracając do rzeczy, przychodzimy do lekarza po to, żeby lekarz weterynarii zbadał, określił, co się z tym zwierzęciem danym, jakie zabiegi profilaktyczne trzeba przeprowadzić w zakresie chorób zakaźnych. Część z nich, oczywiście znaczna część, czy większość, to nie są choroby, które u ludzi w ogóle będą występowały, na przykład nosówka czy inne rzeczy, ale trzeba po prostu zadbać, żeby to zwierzę było zdrowe. Trzeba sprawdzić, czy nie ma pasożytów zewnętrznych, wewnętrznych itd., itd. To wszystko wykonać. I wtedy zwierzę może być trzymane w domu. Nie wiem, czy pani doktor się zgodzi, niech nawet wejdzie do łóżka. Ale byle było najpierw zdrowe. To jeśli chodzi o zwierzęta domowe. Ale no, są ludzie, którzy też z racji zawodu chociażby mają też kontakt ze zwierzętami hodowlanymi, a można też no, mieć kontakt z dzikimi zwierzętami. Czy tutaj też zachodzi prawdopodobieństwo tego, że jakieś choroby od zwierzęce mogą zostać przeniesione na takie osoby? No to jest bardzo w ogóle poważna sprawa. Szczególnie sezon letni to jest moment, kiedy zwierzęta nieudomowione, dzikie, popularnie określane, odchowują swoje potomstwo. Proszę Państwa, no nie wolno. W czasie wycieczek często myślę, że też pani doktor ma doświadczenie z tym. Dziecko na grzybach idą, gdzieś zbierają jagody, znajdują sarenkę, znajdują prosiaka odłączonego od spory dzików. Liska, jaki cudowny lisek. Tylko nikt sobie nie zdaje sprawy, że po pierwsze, bardzo często jest to no, skazanie tego zwierzęcia na bardzo trudny los, nazwijmy to w ten sposób, albo wręcz nawet, że może zginąć, no, bo jest odłączone od matki. Dwa, jest to ryzyko. Trzy, ryzyko bezpośrednio, no jednak jeżeli lis nie ucieka, czy inne zwierzę, jest podejrzenie wścieklizny itd., itd. Poza tym one mogą przenosić różne inne jeszcze choroby bardzo niebezpieczne, echinokokoza itd., itd. To jest strach. Nie wolno tego robić. Jeżeli znajdujemy zwierzę, na przykład, nie wiem, czy po wypadku, czy widzimy, to proszę zawsze zawiadamiać służby leśne, służby weterynaryjne. Nie wolno dotykać takich zwierząt. Proszę tego nie robić, szczególnie młodzież wrażliwa, czy dzieci wrażliwe, chcemy zrobić dobrze, no nie zrobimy dobrze. Zawsze należy inspekcję weterynaryjną zawiadomić i wtedy tym zwierzęciem się odpowiednie osoby zajmą. Proszę mieć na uwadze jedną rzecz. Zwierzę wystraszone, zwierzę po wypadku, chore, może na przykład ugryźć. I co wtedy? I wtedy automatycznie pani doktor, takich przypadków myślę, że pani doktor jest w stanie przytoczyć wiele. I wtedy w jakim kierunku leczyć? W jakim kierunku rozpoznawać? Jest to bardzo skomplikowana rzecz i bym przestrzegał przed tym. Tak, zgodzę się z panem doktorem tutaj, bo faktycznie dzieci mają taką naturalną chęć dotykania małych, bo nie tylko małych zwierząt, w ogóle. Też wiąże się to gdzieś z ciekawością świata zapewne, prawda? Więc to jakby plaga naszych czasów. Czyli no, głaskanie tych zwierząt, branie na ręce, nawet takich zwykłych zwierząt, które gdzieś stoją przywiązane na przykład przy sklepach, no to pogłaszcza, tak? No, zwierzęta niestety gryzą, więc tutaj problem wścieklizny później, który no, jest tym problemem, musimy zdecydować, czy należy, czy nie należy
rozpocząć czy kontynuować potem szczepienia przeciwko wściekliźnie. A ja powiem, bo w tej chwili coraz większym problemem jest również tężec w tych sytuacjach. Dlatego, że niestety ruchy antyszczepionkowe powodują to, że rodzice nie szczepią swoich dzieci przeciwko podstawowym chorobom zakaźnym, tak? Ja nie mówię o rozszerzonych schematach szczepień. No i niestety tężec jest jedną z tych chorób, które są w tym podstawowym schemacie, a potem jest problem, jak takie zwierzę ugryzie, rana jest zabrudzona jeszcze dodatkowo ziemią. No i wtedy nie dość, że problem, bo wścieklizna, to jeszcze dodatkowo tężec. Konieczność szczepienia albo wręcz podawania jeszcze innych, na przykład immunoglobuliny, żeby uchronić to dziecko przed kolejną śmiertelną chorobą, jaką jest tężec. Jakie choroby odzwierzęce najczęściej przenoszone są na ludzi? Odwieczny problem to na pewno jest giardiozą. W medycynie tak jest, częściej lamblioza. Znamy pod nazwą lamblioza, to jest tradycyjna nazwa, ale dokładnie ten sam pasożyt. Od jakich zwierząt możemy się zarazić? To są zwierzęta domowe, zarówno psy i koty. To jest dosyć skomplikowane, tam jest wiele genogatunków, tak to się w szczegółowym nazewnictwie biologicznym określa. Część jest takich, które rozwijają się wyłącznie u zwierząt, część takie, które mogą przenosić się między zwierzętami i ludźmi. A część takich, które są wyłącznie u ludzi. Mhm. Dokładnie. Czyli ale przenoszone jest... są przez zwierzęta, które nie chorują, tak? Ale... No, to jest bardzo skomplikowane, bo czasami jest tak, że po prostu w danym domostwie no, wszyscy mieszkańcy, zarówno właściciele, jak i zwierzęta mogą być nosicielami tych samych pasożytów. U jednych może dochodzić do objawów klinicznych, u drugich nie, ale niestety na pewno się udzielają i w bardzo łatwy sposób je w sumie przenoszą, bo to jest brak zachowania higieny, choroba brudnych rąk. Tak jest. Krótko mówiąc, no, u zwierzaków nie ma choroby brudnych rąk, bo one wszystko pakują do papachy. Ale też i natura wszystko... wyposażyła je w takie substancje, no, tak, ale, które ale, powodują, panie, że nie chorują ale tych myślę, bakterii. Tak samo zwierzęta, jak i ludzie są podatni na zarażenia pasożytnicze. Dlaczego? No bo to są wyspecjalizowane organizmy, które po prostu muszą żywiciela zasiedlić. To nie jest tak, że my nie chcemy, a one chcą. I to jest, tak, dlatego powinniśmy przeciwdziałać temu mądrym postępowaniem. I jeżeli jest tak, że są wątpliwości co do stanu, na przykład długotrwałe biegunki, bo to jest taki objaw oczywisty, no bo nie ból brzucha, no jak ci kot powie o bólu brzucha, czy pies, nie, u człowieka, prawda, jest taki objaw, czy nudności, czy coś. To jeżeli coś takiego słyszymy, zgłaszamy się wtedy zarówno do pediatry, jak i zgłaszamy się do lekarza weterynarii, trzeba to zdiagnozować. I też myślę, wspólnym naszym interesem jest, to co ja podkreślam zawsze na stażach dla moich studentów na 5., 6. roku, zawsze podkreślam, że diagnozować, nie leczyć ciemno, bo myślę, tak. Jest w tej chwili najgorsza rzecz, która się w tej chwili dzieje w medycynie szeroko rozumianej, bo my mówimy medycyna weterynaryjna, medycyna ludzka. Medycyna jest jedna, to jest zdrowie publiczne, chodzi o lekoporność. I to jest leki, które są z kolei dobre u ludzi, są niewłaściwe dla psów, bardzo źle ludzkie leki znoszą i koty są nefrotoksyczne, czyli złe na nerek, dla wątroby. Także tutaj mieć na uwadze trzeba, że trzeba diagnozować całą rodzinę, w sensie również ze zwierzętami. Toksokaroza, którą odwiecznie, to jest już pani redaktor wspomniała o piaskownicach, prawda? To są piaskownice, stąd te programy z jednej strony zwalczania pasożytów jelitowych poblisty, to są nicienie jelitowe psów, kotów, ale z drugiej strony działania w zakresie no, czystości, zachowania czystości w miejscach, gdzie dzieci się bawią. Tam piasek musi być w piaskownicach bezwzględnie wymieniany. Piasek w piaskownicach, ale również myślę, że sprzątanie po naszych pupilach to jest podstawa. Jak najbardziej należałoby to robić również w rękawiczkach i myć ręce po takim sprzątaniu. Oczywiście. Po zabawie ze zwierzęciem, po jakimkolwiek tak naprawdę kontakcie, nie tylko z jego kałem, ale także z sierścią, bo zwłaszcza takie zaniedbane, prawda, pieski czy kotki, no, są w stanie nawet na sierści mieć jednak te jaja, dojrzałe jaja toksokary, jeżeli o niej mówimy w tym momencie. Dokładnie. Słowo to, bo to już kiedyś wyjaśnialiśmy, a to zawsze trzeba po 1000 razy powtórzyć. Skąd one się biorą na sierści? Przychodzimy do lekarza, badamy, nie ma, wynik jest ujemny, a skąd one są na sierści? No miejmy na uwadze, że nic bardziej radosnego jak wygląd psa w parku, prawda? Biegnie, przeraża się tam, po tej trawie się, w naturalny sposób zabawy. I właśnie w ten sposób, jeżeli ktoś pozostawił poprzednio i te jaja latami są dostępne, inwazyjne. I on zbiera po prostu na sierści, my go nawet nie widzimy, tego nikt nie zobaczy. Potem wystarczy go pogłaskać. No więc właśnie to jest ten mechanizm. Dlatego powinno się dbać o czystość zwierząt. Też to trzeba robić w sposób racjonalny, bo niestety, proszę Państwa, trzeba pamiętać o jednym, jeżeli będziemy nadmiernie
zwierzęta kąpać, szczególnie psy czy coś, to możemy doprowadzić do problemów dermatologicznych, więc to jest, każdy kij ma dwa końce, trzeba to robić racjonalnie, trzeba zapytać po prostu lekarza, co robić w takiej sytuacji. Nie można popadać w kę, trzeba postępować racjonalnie, ale pamiętać, gdzie są te źródła zagrożenia. Jakie objawy, pani doktor, mogą wskazywać na to, że trafił do pani pacjent, który ma problem z jakąś chorobą zwierzęcą? No, to jest bardzo szerokie pytanie, dlatego że tak naprawdę jeszcze uzupełniając tutaj, co pan doktor mówił, to, z czym możemy się spotkać jakby z chorobami odzwierzęcymi, to oczywiście mogą być choroby, które są na skutek bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem i tutaj no właśnie na przykład pogryzienia, czy choroba kociego pazura, czy jakieś grzybice, czy ukąszenia przez żmije i inne jadowite gady na przykład. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to jest kontakt z psimi, czy kocimi, czy zwierzęcymi w ogóle odchodami. No a trzecia sprawa to jeszcze, to również choroby odzwierzęce, jeżeli my zjadamy produkty pochodzenia zwierzęcego, które są zarażone jakimiś tam najczęściej larwami, czyli postaciami pośrednimi takiego pasożyta. I stąd te objawy mogą być naprawdę najprzeróżniejsze, bo to mogą być objawy zarówno ze strony przewodu pokarmowego, czyli to będą na przykład właśnie takie jak blambliozie uporczywe biegunki. Akurat parazytozy tkankowe, czyli takie, gdzie doszło do zajęcia tkanek, taką parazytozą będzie toksokaroza na przykład, o której też już pan doktor wspominał, może mieć najprzeróżniejsze objawy i tutaj w zależności od tego, które z tych tkanek są zajęte, to mogą być bóle brzucha, mogą być powiększone węzły chłonne, może być nasilenie wysypek skórnych, mogą być problemy neurologiczne, mogą być wreszcie problemy ze wzrokiem. Także, tak jak mówię, to niestety zależy od tego, czym dany pacjent, dziecko jest zarażone. Bardzo dziękuję, że pani doktor wspomniała o tym, żywność jako źródło inwazji pasożytniczych. Proszę państwa, podstawowa sprawa. To nie dotyczy żywności, która jest dostępna w sklepach. To mięso jest absolutnie bezpieczne, bo ono jest badane przez inspekcję weterynaryjną. Ponad 6 tysięcy lekarzy weterynarii w całej Polsce codziennie bada mięso. To mięso jest bezpieczne. Natomiast nie wolno kupować mięsa z niezbadanych źródeł. Nie mówiąc już o przypadkach, że znaleźliśmy zajączka przy drodze. A ten zajączek to jest małe piwo. Ale o tych różnych, powiedzmy, najlepszych domowych kiełbaskach jest mnóstwo ludzi nieuczciwych. I w ostatnich latach było kilka przypadków, szczególnie z Włośnicą. A dziki w Polsce mają Włośnicę? I po prostu domowym sposobem produkują kiełbasy, prawda, różne inne przetwory i wprowadzają je na rynek. Pani doktor, rozmawiałyśmy o tym przed programem i to wydaje mi się być rzeczą dość istotną. Są, jak to się mówi, dwie szkoły, Falenicka i Otwocka, czyli szkoła, która mówi o tym, że leczymy konkretny przypadek, który został zdiagnozowany, przyszedł pacjent, badania potwierdziły chorobę pasożytniczą na przykład i wtedy leczymy. Natomiast no, od kilku lat spotykam się z takimi stwierdzeniami niektórych lekarzy, pediatrów właśnie, że posiadając zwierzęta w domu powinniśmy po prostu profilaktycznie zażywać leki odrobaczające. Co państwo na to? Czy ja się nie zgadzam absolutnie z odrobaczaniem, tak? Czy z rutynowym odrobaczaniem, chociaż według mnie w słowie, już samym słowie odrobaczanie jest ta forma tej rutyny, tak? My leczymy pacjenta. Leczymy pacjenta wtedy, kiedy on ma objawy. Natomiast to, że posiadamy zwierzę w domu, ale na przykład przestrzegamy tych wszystkich zasad, o których i pan doktor mówił, ja tam wspominałam, przestrzegamy zasad higieny, nie wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem zachorowania czy zarażenia takimi pasożytami na przykład. Dlatego jakby nie, i tutaj też ta lekooporność gdzieś, o której też musimy pamiętać, a także o działaniach niepożądanych tych leków. Leki niestety, no niektóre powiedzmy się nie wchłaniają z przewodu pokarmowego i mają mniej działań niepożądanych, ale cały